Raz. Cóż to tak szumi wszystko? Szumi, czy faktycznie tak szumi? Zaraz, jeszcze raz. Test. Szumi wszystko. Szumi, czy faktycznie tak szumi? Zaraz, uwaga. Trzy. Raz, dwa, trzy, test. Zaraz, uwaga. Raz, dwa, trzy, test. Jakoś ryczę strasznie, jak smok wawelski jakiś. Nie wiem, co to się ostatnio się dzieje. Wszystko dziwne. Czy tak wypada zmienić, w co gram, nie? Zanim to się skraszuje wszystko. Siema, serpent. Jak mnie słychać? Jakoś w miarę? Nie wstyd z taką jakością do ludzi? Jak będzie o 8, no, ale musiałem iść na miasto. Już nie chciałem przeginać pałki też. Stan we wszechświecie. Proszę, jacyś ruscy kerbale streamują, ale jaja. Będę chciał kerbali sobie kiedyś włączyć. Dobra, zapisało się chyba wszystko. I znowu mi awatar zniknął. Takie jaja są ostatnio z hitboxem. Ale przynajmniej, słuchaj, widać obrazki pod streamem, te tam zasady, fuck you, YouTube, kontakt. Nad tymi tekstami mam nadzieję, że widać, bo ja je widzę. Awatar załadowałem ponownie i znowu zniknął. I po. Okej. Okay. Także to jest open beta. Znaczy tak, w tego moda można grać, tylko że można w niego grać. Wersja stabilna to jest tylko to, Skirmish Battles. I tylko kosmiczne. Nie wiem dlaczego tutaj są... Pewnie by się... Ciekawe co się, sobie się stało w sumie, jakbym spróbował uruchomić challenge. Nie wiem co to jest. Aha. Tak, bo trzeba używać TCP. Nie wiem dlaczego to jest aktywne w takim razie. Tak, na razie to co jest stabilne to są bitwy kosmiczne pomiędzy trzema frakcjami.
ziemianami, czyli Tauri, widmami i Anubisem, czyli Gauldami kosmiczne. Natomiast ta open beta polega na tym... Widać, chyba. No to ja nie, jak chyba? To widzisz czy nie widzisz? Natomiast ta beta polega na tym, że jest coś takiego jak Galactic Conquest. I to jeszcze nie wyszło, to jest niestabilne, to crashuje i to w ogóle pali procki. Ale jak się pogrzebie w launcherze, to można uzyskać do tego dostęp. Można sobie w to pograć. I to jest tak, że bijemy się o te różne planety, zdobywamy i tak dalej, są dwie frakcje. To jest wszystko na podstawie serialu Stargate Atlantis. Możemy zagrać jako, to nie jest Tauri, tutaj możemy zagrać jako starożytni. Jak wybiorę to Tauri, to będę grał jako starożytni z wojna między starożytnymi, czyli między takimi jakby pierwszą generacją ludzi. I ciebie to pewnie i tak, bo tylko ty tu jesteś, ciebie to i tak gówno pewnie wchodzi. Więc chcę zobaczyć grę, więc dobra. Można grać z tymi takimi, powiedzmy, ludźmi albo widmami. Z takimi... takimi nie ludźmi, takimi ludźmi, na których żerował taki Robal. Wciągnął ich DNA i stworzył takich... I wyszły z tego takie karakany. Chociaż w sumie one są wyższe od normalnych ludzi najczęściej. Nie ma jeszcze jednostek naziemnych. Są tylko jednostki kosmiczne. No ale generalnie jest to tak, jak to było na początku w tej grze. No, jesteśmy tam na wojnie z widmami. Generalnie jest tak, że mamy tutaj zestaw planet. Normalnie to jeszcze mamy na tych planetach budynki naziemne, jednostki naziemne, trzeba te planety zdobywać. Ale tutaj mamy tylko jednostki kosmiczne. I są tylko dwie frakcje, to jest Galaktyka Pegaza, jesteśmy my i są widma. Widma są na niebieską, my jesteśmy na zieloną. No i mamy tutaj nasze floty. Budujemy stacje kosmiczne, to akurat kosztuje 1500 zł. I trochę coś mało hajsu mam, więc... Tak, mamy generalnie, to nie jest tak, że... To nie jest takie głupie, że po prostu... Lejcie się i klepcie się. Mamy tutaj questy. Siema Korwinista, no siema Everest. Tak, no obiecałem wczoraj, także musiałem dotrzymać obietnicy. I tak jestem spóźniony, miał być 8. I co tu jest? Mamy questa. Tajemny projekt, czy tam sekretny, tajny. Jeden z naszych naukowców jakiś czas temu opracował nowe myśliwce i bombowce, które moglibyśmy użyć w naszej walce przeciwko widmom. Niestety naukowiec zaginął. Najprawdopodobniej został porwany przez widma. To jest jakiś bełkot. Is perished during... Chyba powinno być jakieś albo. Albo zginął podczas jednego z eksperymentów. Wiemy, że w tajnym laboratorium na planecie Laros prowadził badania nad mini dronami. To jest wszystko zagłębione w lore, czy w sumie nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego słowa lore. Jakby w tym, co się działo w serialu, tam też były takie, też była taka planeta. Nie miałem żadnego pojęcia, że ona się nazywa Laros. Nie wiem, czy w ogóle to nie jest jakaś nazwa wymyślona przez fanów. Czy ta planeta w ogóle miała nazwę, chociaż może i miała. I tam faktycznie były takie mini drony opracowywane. Bo drony to jest generalnie taka ikoniczna broń. Tak jak na przykład mamy Jedi w Gwiezdnych Wojnach, oni mają to swoją ikoniczną broń, te miecze świetlne, to te drony tutaj to jest taka ikoniczna broń starożytnych, takie samonaprowadzające się pociski. I tak, musimy dostać się na tą planetę, być może... Blueprints, ja pierdzielę. Plany tej broni są ciągle w laboratorium, ale musimy się śpieszyć, ponieważ widma również mogą szukać tego laboratorium i będą chciały ukraść tam technologię albo nawet zniszczyć laboratorium. Ale zdobyć Laros, więc chyba nie muszę się przejmować, że oni nie ubiegną. Co tu mam? Stacja kosmiczna poziomu trzeciego. W ogóle fajny jest Bayer, że... Czy jest tu dubbing? Jest! Znaczy jest, ale trochę taki głupkowaty. Znaczy wyciszyłem go, mogę go potem pogłośnić. Vampire nadal serwery wyłączone? Chyba tak, ale da się grać przez internet. Nawet ten launcher tego moda, tylko zaś nie wiem, czy to działa z wersją Steamową, bo nie mogę odpalać przez ten launcher. Co, jak? Nowy statek na Taranis. Taranis to też jest planeta z serialu. W serialu chyba ją wypieprzyli w powietrze, główni bohaterowie przez przypadek.
Jest tu nawet ten launcher, który jest dołączony do tej gry. On ma zintegrowanego tego tungla całego. Dograłem się z internetu i skończył mi się hajs. No i tyle. I teraz tak, mam tu jakieś statki. Mam zdobyć ten Laros, ale tam prawdopodobnie będzie dużo jednostek wroga. Na razie mogę budować paddle jumpery, to też są takie statki z serialu. Korwety, one też były z serialu, ale w serialu używali ich Asuranie. I są jeszcze fregaty starożytnych, które już są wymyślone przez twórców moda. I ja tu chyba mam niszczyciel jeszcze. Tak, niszczyciel. Tak, Ancient Destroyer. Stać mnie zasadniczo, w sumie nie stać mnie na nic. W sumie nie. Zrobię tak, wybuduję jedną tą korwetę, tak? Nie, fregata. Wybuduję jedną fregatę. I generalnie statki starożytnych są potężniejsze od statków widm, bo widma są takie... Nie wiem, co tu powiedzieć, żeby nie obrazić jakichś grup etnicznych naszych ziemskich. Ale oni są 100 lat tam za nami. Łysiasz korwy. Muzyka... Słyszycie muzykę? Ja tą muzykę chyba wyłączę, bo ona jest trochę denerwująca, tak na dłuższą metę. Znaczy, ona jest non-stop taka bojowa! Tu. Przydałaby się jakaś spokojniejsza trochę. Czego tu w ogóle ode mnie chcecie? Jakieś stocznie w Taranis. Pod powierzchnią naszego posterunku na Taranis, nasi technicy i inżynierowie pracują nad nowym typem statku. Jest większy niż korweta albo fregata, ale mniejszy niż okręt wojenny. I przez to należy do klasy niszczycieli. W sumie już mamy tam gdzieś niszczyciel. To dziwne, że oni pracują teraz nad prototypem. To jest trochę takie, nie tak jest. A, i muszę utrzymać Taranis, aż skończą konstrukcję tego nowego statku. Gdzie jest Taranis? Taranis jest to. W sumie tutaj chyba nie mogą się dostać na ten Dagan, to ja przerzucę te statki. Co my tu mamy? Tylko ten paddle jumper. Czemu ja ciebie nie mogę... Aha! Tak. To jest w sumie trochę logiczne. Tutaj chyba nie da się myśliwców przesyłać między planetami samych. To znaczy musi być jakiś okręt, który będzie działał jako ten transporter dla tych myśliwców. Nie wiem, jak to będzie, jak będą Gwiezdne Wrota, bo te statki, te paddle jumpery, one były tak skonstruowane, żeby właśnie mogły przez Gwiezdne Wrota przelatywać. To mnie trochę to Asura zmartwi, bo z Edowiny chyba by tu można przelecieć. Nie, nie można. A z Kohal? Kohal jest niedostępny z jakiegoś powodu. Ale i tak tutaj postaram się tak raczej naszą granicę wzmocnić. Eskuletu, nie ma zielonego pojęcia, co jest za planeta, ale wydaje mi się, że to jest ta, na której w serialu kampili Asgardzi. Ci, którzy się odłączyli od głównych Asgardów. No i tak, tego paddle jumpera oczywiście nie prześlę samego. Tylko generalnie, czy nasza granica jest dobrze broniona? Nie do końca, chociaż stamtąd nie da się tam dolecieć inaczej niż z Dorandy. Zrobię jeszcze tak. W sumie tu mija czas. Ja wolę gry, kurde, turowe. Jak Total War. Szkoda, że to nie jest turowe jak w Total War, że mapa strategiczna jest turowa. Skoczek, tak, skoczek kałużowy. Ale nikt go tak nie nazywa. No. O, WTF. Kurde, spodziewałem się, że to będzie trochę łatwiej, a tu nas jakaś armia już z hiveshipami atakuje. Chyba nie będzie tak miło. A w sumie widma wygrywały, widma dokopały starożytnym historycznie. A czy jest Atlantyda? Ja, nawet jak nie ma teraz, to prawdopodobnie będzie. Ale fajny jest motyw, bo te stacje kosmiczne, które tu budujemy, one wyglądają trochę... Znaczy, na przykład stacja poziomu pierwszego, to jest ta jakby ta szpica Atlantydy. Ta jakby to centrum Atlantydy, nie? I potem jak rozbudowujemy te stacje, to coraz bardziej wygląda jak Atlantyda. Nie wiem, jak wygląda stacja poziomu piątego, czy to będzie wyglądało jak pełna Atlantyda, to by było po prostu mega rozwalający umysł, ale zobaczymy. Dobra, więc zobaczmy, jak nam tu dokopią na Nostos. Co to jest za planeta w ogóle? Nie wiem, to pewnie coś tam się... Pewnie się tam nie działo nic ciekawego. Budynki specjalne. Kosmiczny hangar dla widm. I pole minowe dla widm, ciekawe. A.
I tu trzeba non-stop save'ować. W ogóle ja tu nie mam nawet stacji. Aha, to super. Tu trzeba non-stop save'ować grę. Z racji tego, że to jest ta open beta, ona jest strasznie podatna na crashe. Oni mówili o tym. Dobra, także nie, spróbuję chociaż potrolować. To jest, jak ktoś pamięta, ty Evers oglądałeś w takim razie, nie? Tu widzę, że coś ogarniasz. Czy są wszystkie rasy? Co zależy w czym? Czy w tej open becie, czy w podstawce? Bo była w ogóle pierwsza wersja tego moda. Ten mod jest tak jakby generalnie robiony od początku. Od początku i ulepszany. Była pierwotna wersja tego moda, w której były totalne kosmosy. Był Galactic Conquest, można było grać z ziemianami, tam Free Jaffa byli, normalnie były jednostki na ziemi i tak dalej. Ale oni to robią wszystko od nowa, żeby było lepsze. Wtedy to wyglądało generalnie gorzej. Teraz nie wiem, dlaczego tu jest tak ciemno na tej mapie, wszystkie te jednostki takie ciemne. Normalnie takie nie są. Nie wiem, co jest dokładnie w tej... No nie, no, dokopią mnie, ja nawet... Nie, mógłbym się wycofać w sumie, ale nie zdążę już chyba nawet. O, oni mają tutaj jakąś broń EMP, bo mi jakieś efekty EMP się pojawiają na tej korwecie. Czymś oni mi wyłączają te... ten okręt. Generalnie tak, ta open beta polega na tym, że ma być tutaj Galactic Conquest. Bo w tej nowej wersji moda Galactic Conquest nie było. Te bombowce chyba zrzucają jakieś bomby też elektromagnetyczne na nas. Ciekawe, albo to taki efekt tylko? Nie wiem. Bo widma tu też mają bombowców. Jest tu dużo, dużo nowych statków opracowanych przez twórców. Na przykład na podstawie dartów są bombowce, ciężkie bombowce i tak dalej. Ulepszone darty. Więc ten Galactic Conquest ma polegać na tym, że są widma kontra starożytni. Natomiast w podstawowej, stabilnej wersji moda jest tylko skirmisz kosmiczny i tam mamy w pełni dokończone widma, w pełni dokończonych Tauri, którzy się składają z Ziemian i z Asgardów. Tam mi się trochę nie podoba. Wolałbym Ziemian oddzielnie, Asgardów oddzielnie, no ale tak to jest tam zrobione. I w pełni dokończone widma. Jest też... w sumie starożytni też są w pełni dokończeni, ale w skirmiszach w tej stabilnej wersji nie można nimi grać. Ale można przejmować na przykład na niektórych mapach różne budynki w rodzaju Superwrót, czy zwykłych gwiezdnych wrót, czy jakichś tam nadajników starożytnych. Kurde, wypadałby jakieś... No jak to dokopać? Ja nie mam żadnych... Przydałby się jakieś okręty klasy Aurora albo coś takiego. Zaraz. Trzeba będzie cisnąć, jakąś obronę zorganizować. Taranis. Aha, zbombardowali to. To powierzchnię Laros. A jakbym, kurczę, zdążył wysłać te moje jednostki? Bo ja wczytałem to, ja tam zapisałem grę. Jakbym od razu po zakończeniu się tam tej bitwy wysłał tą moją flotę na Laros. A nie, jednak! Jednak, trzeba się śpieszyć. Raz, kurczę, no, także w skirmiszu można przyjmować różne tam gwiezdne superwrota, beacony i można wzywać różne jednostki tam Ori, tych obcych z Daedalus Variation. No totalnie, nawet są jakieś jednostki, takie prymitywne statki Janai. To jest totalne szaleństwo. O! Są też statki tych! Jest też... nawet sporo, znaczy jako taka pomniejsza frakcja. Można ich na jednej mapce z Kirmisza można przyjąć... stację kosmiczną Ashenów. I oni mają też cały zestaw statków. Szczególnie jeden niszczyciel mają, strasznie ładny. Asheni to byli w SG-1. Ci tacy... ci ludzie, którzy dokopali... Gauldon. Czemu oni strzelają, że oni ten efekt EMP robią? Chyba ich zwykłe bomby tak robią. No strzelaj, co tam moja korweta taka cienka? Się uda ocalić. No strzelaj do tych myśliwców! Czy tam w sumie bombowce chyba lecą, dlatego dostajemy baty. Strasznie szybko osłona spada. Nie wiem, czemu tak, żeby dwa krążowniki i banda myśliwców
Czy to jest? Dart Squadron. A mają tam Wasp Squadron. Te waspy to są bobowce. O, chyba dostali świra, bo wyleciałem poza mapę z jakiegoś powodu. A, i teraz zaczęli znowu strzelać. Oglądałem prawie całą Atlantydę, ale Stargate tylko film pierwszy, a te piramidowe statki? Piramidowe statki z filmu ASG1 nie oglądałeś? Piramidowe statki z filmu, znaczy zależy które. Te, które były w filmie pierwszym, a które nie miały tej takiej struktury i ta piramida była czteroboczna, to są tutaj jako okręt przeciwko myśliwcom. Natomiast potem hataki z serialu są jako tak, jakby takie trochę, najpierw są takie trochę słabsze hataki, to są te, którymi Ra atakował Ziemię pod koniec pierwszego czy drugiego sezonu. A potem są już te, jako główny okręt są te hataki, te zwykłe, których Gołdzi używali przez cały serial, Wolni Jaffa używali przez cały serial. Okej, okay, okej, okay. I teraz lecimy szybko na Laros. Okej. Okay. No dobra, i co ja tu mam? I miały być jakieś dwie korwety, kazałem budować jeszcze. No ale dobra. Tu jest stacja, co? Nie, chyba się to nie uda. Panowie. I chyba zaatakowałem tą właśnie tą... Nie, bo oni tam, kurde, balans. Oni tam mają stację chyba 5 poziomu i oni wzywają... Oni z tej stacji mogą 2 krążowniki wzywać. Jakby to można... Jakby się to udało jakoś super zmikrować... Te 2 krążowniki... To nawet wtedy nie wiem, czy by mi poszło. Nie, trzeba było chyba od razu cisnąć tutaj w jednostki i od razu atakować. Tak, bo oni tu mają... Ta stacja mi szybko osłony zdejmie. Jakby się udało zlurować te krążowniki. Nie wiem, dlaczego tu jest tak ciemno. Czy to takie mapki się trafiają? Wyślę myśliwce do ataku. Kurde, nie, szybko nam osłony spadają. Tą fregatą nas osłoni trochę. Co nam ma? Medium laser. Myśliwce to by się chyba przydały light laser. Jakieś jednostki z lekkimi laserami. Albo większa ilość dronów. Kurde, balans, skupcie ostrzał na tych bombowcach. Nie, już nam się przebili przez osłony. Także udało się zlurować te krążowniki, ale myśliwce nas dojadą. Mimo, że tu udaje się klepać te myśliwce. No to wiadomo, to nie jest technologia, to nie są drony starożytne. Drony starożytne masakrują wszystko. Jakby mieć więcej paddle jumperów, to mogłem pluć tymi dronami jak szalone. No i widma nie mają osłon, nie? Ale za to mają tą regenerację chyba, nie wiem, czy to tu będzie widoczne. 60. Jest tu jakiś motyw z tą regeneracją też. Ty, strzelaj tutaj do tego, co strzela do nas, a nie tam do silników. Okej, okay, w sumie. Zaraz, to jest chyba bombowiec. Brońcie tego. I wy też brońcie tego. Te skoczki nawet mają niewidzialność, jak w serialu, tylko nie wiem, co to komu tutaj. Chcieliście posłuchać, czy jest dubbing? Może przy okazji zapiszę grę. Most impressive. Nie, czy słychać ten dubbing?
auxiliary power is now online. Are you all right, sir? Hyperdrive modification commands have been successfully entered. Hyperdrive construct modifications are commencing, sir. Skurczybiki, dobre te bombowce mają, ale Klo to nie są. Kurczę, to są ulepszone darty, to nie są bombowce. Strasznie szybko nam ściągają te osłony, nie wiem czemu. Przecież osłony starożytnych to powinno być nie do przebicia. Oni chyba nie będą mogli pluć w nieskończoność. Kurde, balans, jak szybko te osłony nam padają. Oni chyba nie będą mogli pluć w nieskończoność tymi myśliwcami. W końcu im się jednostki garnizonowe skończą, my zregenerujemy osłonę. I można by zaatakować tą stację tak metodą hit and run. Uderz i uciekaj. Lepszy niż w sosie. Jasne, że lepszy niż w sosie. W sosie ja między innymi byłem, więc to musi być lepsze. Okej, trochę przyspieszę. Kurde, balans, no. To szlak. Skąd oni biorą tyle tego? To łatajstwa. Kurde, no. Przebili osłonę. Fregaty moje. Nie no, rozwalę mi to. Niech to szlak. Nie no, za dużo tych myśliwców ma. Za dużo tych myśliwców strają. Gdzie ty lecisz w ogóle, człowieku? Chciałem, żeby tam się przeniósł, to leci kurde w tą stację. Spierdzielaj pan. No leć, rusz, rozwalimy mi tą fregatę. Nie ma szans. A spróbuję jeszcze raz odpalić, bo w sumie byliśmy na samym początku. Na spamie tam jednostek i szybko zaatakujemy to Laros. Aha, chyba zwiecha jakaś. Albo crash? Nie, dobra. Gra medium, kurde, nie z... Nie obniżę, trzeba mieć jakiś honor. Trzeba mieć rozum i godność człowieka. Okej, spokojnie. Teraz tak. Doranda. I cóż tu zrobić? Cóż tu wyprodukować? Zaatakują Nostos i go rozpierdzielą, więc tego się nawet nie opłaca bronić. Nothing special. No. Tylko skąd? Tylko z Nostos można atakować wszystko. Można atakować Orlan. Manarę też można atakować. Onarię. W sumie jakby zgromadzić siły w tym Nostos. Jakby pójść w Dorandę i w Nostos właśnie. Można by zrobić tak. W Dorandzie na spamie paddle jumperów. Aha, tutaj nie mam nawet stacji, kurde. O, można budować tą. Satelity obroną starożytnych. To też było w serialu. Chciałem zrobić tak. Zrobimy tak, tutaj Belkan. Co to była za planeta? Belkanie to byli w tym, Ace Combat. Ale czemu oni byli tutaj, to nie pamiętam. No można by się też dać zepchnąć, nie? Do Lantei, tak jak to było w serialu. I próbować jakoś zmienić losy wojny stamtąd, ale raczej by się to nie udało. Nie mamy wsparcia z Ziemi, jest szkoda, że nie ma połączenia z Ziemią. Z drugą galaktyką. Zrobię tak. W ogóle co jest? Gra jest zapauzowana? Hajs mi rośnie? Lol. Jest to jakiś bug? Ciekawe. Dobra, udam, że nic nie zauważyłem. Okej. Okay. To jest, niestety nie da się podczas pauzy przesyłać jednostek. Tutaj zbuduję stację i spróbuję tego jakoś bronić.
właśnie tą flotę tu. Auxiliary power is now online. Żeby zabrać zapadł jumpery. Tu się buduje, tu nie ma hajsu. Dobra, nie starczą dwa może. Tu bym chciał zbudować tą stację. Chociaż to i tak się nie obronimy, kurde. Kurde, dwie korwety. Nie, dobra, i tak się tam nie obronimy. Co czego ja miałem bronić, to był Taranis. Tam trzeba zbudować stację. Czy da się widmami grać? Zawsze, tak, jasne, że się da. Zawsze tu jestem. Jasne, że da się grać. Mogę pokazać za chwilę. Zresztą dziwna sprawa jest, jak się gra widmami, to się zaczyna z mniejszą ilością planet. Jak się gra widmami, to pierwszym zadaniem jest... Odpowiem sobie widma na chwilę. To pierwszym zadaniem jest... Tak, to było tam. W serialu. Że widma musiały zdobyć jakiś statek starożytnych, żeby uzyskać dostęp do ZPM-ów i użyć energii ZPM-ów, żeby sobie zespawnować ogromną armię. I tutaj jest tak samo. Znaczy naszym pierwszym zadaniem jest znaleźć jakiś niczego niespodziewający się statek starożytnych, żeby go rozwalić, tam zdobyć i zdobyć jego ZPM. No i co? No i co? Z taką siłą się chyba możemy mierzyć. Masa paddle jumperów, które będą pluły dronami i niszczyły wrogie myśliwce. Zaatakujemy od tej strony. Tu się proszę ustawić. Jak nie, co ty mówisz, serpent? Oczywiście, że się da grać widmami. Widmami się nawet da grać w skirmiszu. Nie wiem, czemu się nie da grać w zwykłym skirmiszu starożytnymi. Nie wiem, czy nie ma jakiegoś problemu z tym, że na przykład są 3 sloty na frakcję i po prostu nie da się dodać więcej. Chociaż kojarzę, że były mody, w których było więcej frakcji. Ale się ustawcie jakoś. Tu nie ma tej funkcji, żeby ustawić te statki w jakąś formację ładną. Set waypoint, move, nie ma formacji. No i co, zaatakujemy pełną siłą. Fajnie by było zlurować te krążowniki, ale nie ma szans. Czy jakby tak stawić się tu gdzieś na przykład i spróbować tymi, na przykład tym szajsem. To są takie jakby drony bojowe. Taki stateczek bezzałogowy, nie uzbrojony w drony starożytnych, tylko w działki laserowe. Spróbuję tym zlurować te krążowniki. Strzelaj. Gdzie te krążowniki? One gdzieś tam kampią z prawej chyba. A, chodźcie. W ogóle w tej pierwotnej wersji tego moda nawet była flota replikatorów. Mam nadzieję, że będzie jakiś Galactic Conquest, żeby można było replikatorami grać. Replikarter. To było zarąbiste. Albo wolnymi Jaffa. Kurde, was, nie chcą się zrobić bambuko. Trzeba będzie cisnąć chyba. Auxiliary power is now online. Uderzyć w stację. Hyperdrive modification commands have been successfully entered. Hyperdrive construct modifications are commencing. A myśliwcami najpierw uderzę w ich myśliwce. Te ciężkie baterie. Chociaż nie. Strzelajcie jak chcecie, natomiast wy jesteście tutaj najważniejsi teraz. Znaczy no, jak się ma siłę ognia, to te hardpointy padają łatwo. Się biją dronu wyżej. O, oni są daleko w sumie. To wy tutaj plujcie. Się przybliżcie, żeby tak te nasze korwety nie obrywały strasznie.
To było gdzieś ciężkie działko. Ale może w sumie rozwalmy te krążowniki. Z taką ilością dronów to będzie banalne. Zaczynając od broni oczywiście. A, i teraz myśliwce. Tym się trzeba będzie zająć. Tutaj zajmijcie tym wszystkim. Bobowcy przede wszystkim. No, drony to jest po prostu... Masa dronów i jest rzeźnia. Te takie kuleczki Nesquika złote, to są te drony. Okej. Okay. No i gitara w sumie. Dziś mam wykład 3 godziny. Zawsze mnie rozwalają kształty tych statków. Wydają jak randomowe kupy. Kto wymyśli, że tak statki mają wyglądać? A, nie znasz się, Serpent. Jest fajne designy. Jak randomowe? Co to masz randomowe? To jest design z serialu na przykład. To jest wymyślone... A, wymyślone przez twórców, ale jakie kupy? Co ty mówisz? Właśnie dobre designy są. Okej. Okay. Heavy Fighters and Bombers, co? Ale na Lantei. Czyli mogli produkować. A ja bym wolał... ja bym chciał z... To jest niby fajne, ale... Jak? Jeden z naszych okrętów klasy Aurora powrócił gdzie? Taranis. Aha, to jest ten statek, który tam odkryli nasi na Taranis podczas serialu. To dobrze w sumie. Czy co? I mamy tutaj ten okręt? Nie, on jest tam naprawiany, jak rozumiem. Taranis trzeba trzymać, ale czekaj, skoro tutaj już nie potrzebujemy naszych, można by tu jakiś przyczółek zbudować. Albo... Bo wroga flota się zbliża do Nostos. Wiemy to. Z poprzedniej linii czasowej. Więc w Nostos zbuduję stację. Prześlę tam siły z Laros. Tutaj postawię stację, jak będzie hajs. Mógłbym w sumie cheatować i... włączyć tą pauzę i z jakiegoś powodu tutaj hajs mi leci. A nie chcę cheatować. To jest niepraktyczne z punktu widzenia militarów. Staty kosmiczne będą wyglądać jak metalowa trumna. Staty kosmiczne z punktu widzenia... rzeczywistego to chyba... Taki bojownik chyba powinien wyglądać jak kula, gdzieś tam czytałem. Ale to ma wyglądać ładnie, a nie ten. To ma wyglądać fajnie, a nie idealnie. Idealnie realistycznie. I spełnia swoje zadanie, że ma fajnie wyglądać. Dziwi mnie tylko trochę design tego właśnie... bo to jest niszczyciel, tak? Nie, to jest frygata, ona wygląda fajnie, natomiast ten niszczyciel... On jest w stylu asgardzkim. I ludzkim. Znaczy z tą taką bułą na przodzie i z tymi skrzydłami z tyłu. Nie wiem, dlaczego oni w to poszli. Czy chcieli jakoś wskazać na to, że starożytni współpracowali z Asgardami w ramach tego całego przymierza 4 raz? Okej. Okay. Do Randy i tak się nikt nie dostanie. My mieliśmy bronić Taranis. Tu jest jakiś okręt, który mogę na Taranis przesłać. Nie też, co to za Amon Sector? Okej. Jeszcze jedna fregata. Nie, zobaczymy, czy też nas tu zaatakują, czy jednak nie. Stacji tu większej nie mogę niestety zbudować. Albo nie mam takiej technologii. No, widzisz. Zostałaby ta główna iglica Atlantydy. Potem do budówki jakiejś tutaj pisałem. Z poziomu drugiego. Nie, po prostu więcej się nie da. Nie ma miejsca na orbicie. Jest takie trochę dziwne, że czasami się nie da zbudować większej stacji. Nie wiem, jak to jest wytłumaczone. Może jakieś asteroidy na orbicie, albo co? Zeszłego, co? Co ty tam piszesz? Muszę aż zastosować. W lipcu zeszłego roku JKM był właśnie w telewizji Superstacja. Przytoczył wówczas przypowiednie. Opowiadano mu, gdy był jeszcze dzieckiem. Jak miałem kilkanaście lat, to mówiono mi o przepowiedni, że koniec Stanów Zjednoczonych następnie kiedy...
Tak. To chyba nie chodzi o USA, tylko o... Znaczy nie, ale tam kobiety też nie było. O, co? Wow! Kto... Evers się pytał chyba, czy Atlantyda jest. Nie wiem, czy jest Atlantyda, ale mamy statek miasto Delphi jakiś. Mamy City Ship. To chyba jest już totalnie wymyślone przez twórców. Delphi jest pierwszym statkiem miastem zbudowanym w galaktyce Pegaza. Statek siostrzany Atlantydy. Pomaga w kolonizacji. Patrz, 3 ZPM-y. Ha, pełno dronów, działka laserowe, 6 szwadronów jumperów. Kurde, balans. No tak, i łatwo się może rozpykać, jak osłony padną. Ale kurczę, jak są osłony ładowane ZPM-ami, chociaż pewnie i tak się okaże, że polecę tym i nie wiem, jeden krążownik winny to rozwali. Ale skoro już mamy takie coś, jaki to ma hipernapęd, szybko to leci, moglibyśmy coś przeatakować. Tylko pytanie, skąd oni atakowali? Z tego Słońca czy z Edowiny? Ale jaja. Bo można by zaatakować. Atlantyda to chyba sobie siedzi na powierzchni Lantei. Mam wrażenie. Można by zaatakować, kurczę. Oni pewnie teraz tu z Edowiny przylecą. Ale nie. Aha, ha. Jakaś tutaj słaba flota jest. Teraz zajmiemy. Lary wygrała? Nie, to chyba jutro albo pojutrze. Znaczy chyba chyba jutro są te wybory, ale nie wiem, czy to... Z jakiej to tam racji? Gdzieś słyszałem, że wyniki będą takie pewne dopiero 9. Wygrała lewicy skrętek wyniki. Nie ma jeszcze wyników, co ty gadasz? Aż odpalę dobrą stronę informacyjną interia.pl. Nie, no piszę, to już dziś Amerykanie wybiorą 45. prezydenta. Jeszcze nic nie wiadomo. Kto by nie wygrał, to dla nas i tak będzie wszystko jedno. Prawie. Co się dzieje? No. Haha. No i jest! Haha. Jakieś glitche graficzne, ale to chyba przez to słońce. Co to jest? Jakaś naprawa na nitami. Ale jaja. Ile to ma uzbrojenia? Ciężkie baterie laserowe, ciężkie wyrzutnie dronów, ale jaja. Ja z miło rzeczy skoczyć! Chcie mi skoczyć! Ale jaja. Jak super niszczy, to jest jak posiadanie super niszczyciela. Zrąbiste. Chodźcie tu, zbierzcie się wszyscy. To jest gdzieś krążownik. W sumie to mógłbym samą tą Atlantydą lecieć, polować na ten krążownik. Gdzie jest ten krążownik? Samą tą Atlantydą na niego zapoluję. Chociaż on tam pewnie teraz z drugiej strony leci. A, okej. Okay. Hello. I teraz pewnie po jednej serii z dartów pewnie cała osłona spadnie. Gdzie tu w ogóle osłona jest? Nawet nie widzę. Szkoda, kurczę, że w sumie nie jest tak ciemno. Ile dronów, kurde. Że coś niecelne te drony. Są chyba z racji tego, że są te ciężkie drony. Przeciwko okrętom. Capital Ships. Das Capital Ships. Dobra, chodźcie tu. Gdzie jest ten krążownik, to chcę go rozwalić. To wy w sumie polujcie. O, jest krążownik, uwaga. Krążownik jest jakiś pouszkadzany chyba. Nie mają... Zaraz, dwie medium plazma baterii. Nie, więcej tych krążowników. O kurde, dużo tych krążowników. Ale one powinny mieć 3 hardpointy uzbrojenia. Nie wiem, dlaczego tak mało. Okej. Okay. Dzień dobry. Jeden padł. No co tam? Drugi padł. Trzeci padł.
Czy straciliśmy coś osłon? Nie, zero. A, spierdzielają. A, uciekajcie se. Widzisz, że on nie pomoże. Ty to może uciec. Jakiś jeden oddział dartów. Nie, nic nie uciekło. Ale pro. Lecimy, Edowiny teraz wyzwalamy. Nie wiem, co to jest to affectation. Sepy mówi, że to jest ustawione. Corwin wygra. Wygra PSL. Wiadomo, że dawno. Biała bańka z szurkiem. Serpent, nie osłabiaj mnie. Nie potrafisz docenić. Nie czajesz tej gry. Nie dziwię się. Ty czajesz tylko Original Wars, Sound of Siberia i Spam HG, milion wyrzutni Ragged i Rajce z tym. Ty jesteś jak Inkwizytor, Serpent. Ty rozumiesz tylko torturowanie ludzi, biednych graczy. To jest dobra gra. Siema, Skorpion. Jest mnóstwo logiki i mnóstwo sensu, tylko nie potrafisz go zrozumieć. Nie potrafisz docenić, Serpent, i to właśnie przez takich ludzi, przez takich graczy, przez taką Polskę nie ma dobrych gier na tym świecie. Przez takich ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć fajnych gier, fajnych designów. Przez to muszę żyć w tym świecie obrzydłym. Przez taką bulwę Polskę. Zapatrzymy razem. Auxiliary power is now online. Hyperdrive modification commands have been successfully entered. Serpent jest za zgodą. Zgoda albo wpierdol. Nie ma zgody. Nie ma zgody na brak zgody. Auxiliary power is now online. Hyperdrive modification commands have been successfully entered. W sumie możemy sprawdzić, co będzie, jak wlecę w tym pole asteroid. Ciekawe, czy to jest w ogóle możliwe. Nie, ona chyba nie poleci tam nawet. Tego kraju już nie ma. Siema, Softin. To czemu się, Serpent, denerwowałeś, że podnoszą tam? Co oni tam podnoszą? Coś tam na samochody. Nie chciałbym się tego czytać. Jak już tego kraju nie ma, to nie ma się co stresować. W takim razie, nie? To jest dramat, że zrobiłeś się lewakiem. Ja się zrobiłem lewakiem? Jak to ja się zrobiłem lewakiem? Że bardziej prawicowym być ode mnie coś się już nie da. Jestem praworęczny, prawonożny. Prawe oko mnie rzadziej boli. Prawym okiem chyba lepiej widzę. Chyba więcej miałem punktów na lewym szkle. Czemu te krążowniki nie mają tego trzeciego hardpointu zbroje? No. Herbatę piję prawą ręką, banuję prawą ręką. Nawet jak klikam link, to klikam prawym, a potem otwórz w nowej karcie. Taki jestem prawacki. Czemu modyfikacja na Stargate? Nie lubisz Stargate? Stargate fajna rzecz. Okej, okay, tu polować na wszystko. A my lecimy, wbijamy Atlantydą. Będzie pojedynek stacji kosmicznych. Mobilna kontra niemobilna. Zobaczymy, kto wygra. Jak tam osłona? Nie wiem, co to nawet. Promocje latarze, jakie napierdalasz moje statki. Chyba dostaniesz ban na Serpent zaraz. Nie będzie tutaj obrażenia Stargate. Z najlepszy serial science fiction. Zresztą, co ci, nie rozumiem, co ci tutaj nie podoba, Serpent. Przecież to jest, mówisz, że to jest nielogiczne. Przecież to jest kompletnie logiczne. To jest
No, latające miasto, czego tu nie rozumieć? Otoczone osłoną, czego tu nie rozumieć, no? Czego tu nie rozumieć, sir? Lubię, ale serial, a nie modyfikacje gier. Też są fajne. Czemu? Co ty lubisz? Modyfikacje są dobre w tym, że nie trzeba w nie grać. Można grać w jakąś tam podstawową grę. Jak się coś lubi. Ja na przykład jestem wielkim fanem Stargate. Za. Ani trochę nam osłona nie poszła dół. To fajnie jest pograć. Zresztą, niestety, ale nie było żadnych fajnych gier oficjalnych z uniwersum Stargate. Dobrze przynajmniej, że nikt się nie rzuca jakieś tam MGM-y, inne firmy. Że tam, prawnie macie, Co tam, mylisz się, nie mylę się. Polecam serial. Nie ma takiego serialu. Nie ma takiego serialu, Serpent, niestety. Niestety Zachód się nie poznał na Original War. O kurde, skurczybyki odbijają nam słońce. Trzeba będzie stację zbudować. A chyba crash będzie. Mody to jest najlepsza rzecz, która się mogła zdarzyć w światu gier komputerowych. Co oni tu usiłowali zrobić? Próbowali to odbić. O, Serpent się obraził i poszedł grać w Crusader Kings. Nie lubię Stargate Atlantyda oraz Galaktyka. Chyba tak się wabią. Galaktyka? Nie, to nie wiem, o czym mówisz. Znaczy, ja też chyba bardziej lubię SG-1 od Atlantis, ale Atlantis też jest fajne. To trzecie to było chyba Universe, to faktycznie było słabe. To w ogóle było... To w ogóle nie były prawilne Gwiezdne Wrota, moim zdaniem. To nie było to. Jak zawsze coś dzieje, nieprawda, nie zawsze. Nie zawsze żerę podczas streama. O, przyleciała ta wielka flota. No i mają hive shipy i to chyba nie jeden. No to będzie ciężka bitwa. Dobra, skupmy się, zgrupujmy się. Skupię siła, kupi nikt nie ruszy. Korwety nas będą osłaniać, mniejsze statki. Główny okręt. To pewnie jakiś crash będzie, to będzie tyle jednostek. Kurczę. To jeszcze na orbicie słońca musimy walczyć. Możemy ich jakoś zrzucić w to słońce? Czy to są starożytni? Oni rozkminiają technologię. Aha, teraz chyba crash. Skraszowało coś. Mam nadzieję, że się zapisało najpierw. Chyba crash był, tak. No ale to jest open beta. Oni tutaj ostrzegali, że będzie dużo crashy, że non-stop trzeba save'ować. Także to nie jest nic. A, nie tędy droga. To nie jest nic, czego... Z jakiego powodu mielibyśmy się stresować? Byliśmy ostrzegani, że tak będzie. Nie usypia Stargate Universe, tak samo Atlantyda. Mi się Stargate Universe nie podobał. Nic mi się nie podobało tam. Żadne decyzje mi się nie podobały twórców. W ogóle zrobili z tego takie... Znaczy, Atlantyda cię usypia, to nie wiem, tylko akurat nie... W tej kwestii się akurat nie solidaryzuję. Atlantyda była trochę gorsza od SG-1 moim zdaniem, dlatego że była mniej różnorodna. I SG-1 miało lepszą obsadę. Ale akcja była niezła w Atlantis też. Znaczy dynamika była chyba taka jak w SG-1. Było mniej raz, było mniej taki... A trochę była mniej ciekawa. Ale Universe totalnie. Universe to było coś w ogóle innego. W ogóle mi to nie czuło się Gwiezdnych Wrót w tym. Nie czuło się tej przygody. Nie było takie lekkie i radosne. Tylko było takie ciężkie, depresyjne.
smutne, mętne, powolne. Te montaże, nieciekawe postacie były. W zasadzie chyba trzy postacie tylko były w miarę ciekawe. Ten taki, ten główny bohater, ten grubas, w sumie ja wiem, czy on był grubas. Ten taki, ten młody taki, nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. W miarę był ciekawy, tak średnio. Ciekawy był ten naukowiec taki, który opracował, jak ten szewron ostatni uruchomić. Też nie pamiętam, jak on się nazywał, kurczę. On się jakoś nazywał tak krótko. Jakoś Roach? Jakoś tak. Albo Roche. I była jeszcze taka laska. I to mnie już wkurzyło do końca. Była ta fajna laska od tego sojuszu lucjańskiego, którzy użyli jakiejś tam innej planety, żeby się do nich przenieść. To ją kurde zabili, no. Aż cieszę się, że to po prostu wyłączyli, nie kontynuowali tego. Jedyne, co mi się spodobało w uniwersytecie, to ten okręt. No, okręt był nawet ciekawy. Destiny. Chociaż taki niezbyt starożytny on był. Generalnie nieciekawy był ten uniwers, bo on się skupiał chyba oni go tak zaplanowali, żeby go skupiać na bohaterach, na ich przeżyciach, na ich uczuciach, ale ci bohaterowie byli moim zdaniem kompletnie niesympatyczni. Ten żołnierz, ten dowódca, nie pamiętam, jak oni się nazywali, chyba ten dowódca się chyba nazywał Yang. Ten taki żołnierz młodszy, też kompletnie taki nijaki. Ta laska sanitariuszka, też kompletnie nijaka. W porównaniu do SG-1, gdzie obsada była absolutnie... Ktokolwiek był obsadzony w jakiejkolwiek roli, to była idealna obsada. Tamten saving mi się chyba nie zapewni. Mam nadzieję, że będzie można zagrać tą bitwę, że nie będzie tak, że ona się będzie crashować. No amen. Nie pukaj w biurko, w mikrofon. Nie pukam, totalnie nie dotykam. Może pukam w biurko, faktycznie. Nie dotykam mikrofonu nawet. Niestety mój mikrofon stoi na biurku. Aha, oni tutaj zaatakowali, co? To może nie walczmy nad tym słońcem, wycofam się na Nostos. Oni tu zaatakują Nostos. Jeszcze tutaj. Tutaj będziemy mieli jeszcze naszą stację. Jeszcze może uda się jedną korwetę zbić. Chociaż tam. Walić korwetę. Naspamuję jeszcze parę jumperów. Chociaż oni mogą mieć znowu korwety. Jest coś takiego, no, nowa jednostka dodana przez twórców. Jest takie coś, korweta Tyrant. To jest taka korweta przeciwko myśliwcom. Oni mogą mieć to i to nam może zmasakrować myśliwce. Tutaj można by jeszcze rozwinąć naszą flotę na Laros, to by wypadało obronić, taką naszą flankę. Okej, słońce przejęli. Fajnie, że ich tu widzę w sumie. Na taranie zbyt coś można dobudować. Myślę, że taraniec będzie już broniony dobrze. Okej, teraz... A nie, teraz taraniec zaatakowali, skurczybyki, to przeważającymi siłami. Czy mogę teraz zapisać... Nie wiem, co się stanie, jak teraz zrobię escape. Nie mogę teraz zapisać nawet. Wylądujmy od razu zepsze. Co wpadam na streama twojego, to coś jest. No, jak to możliwe, nie wiem. Chyba nie jem tak często. No nie przypominam sobie, kiedy ostatnio coś jadłem, jak streamowałem. Nie przypominam sobie, żeby być szczery. Pić, to piję. No to trzeba pić, to jest zdrowe. Na nerki i tak dalej, na wszystko. No. To jest dokładnie ta... Ta szpica Atlantydy. Jest jako stacja kosmiczna. W sumie ciekawie to tu wymyślili, jakieś takie panele dziwne. I tu mają wyrzutnie dronów, medium laser. To jest poziom drugiego, to powinny być drony, ale nie ma dronów. No to lipa. Nie wiem, ja bym drony załadował, jakbym był starożytnymi. Okej, i co my tu teraz możemy... Bo można wydać trochę hajsu i sobie tutaj ulepszyć technologię. Co? Rotate the docking platform clockwise. Co? Cóż to jest? Można obracać tą stację? Żeby dokować statki? A cóż to jest? Nie mam żadnego pojęcia. Power to shields. Kurczę, jakie sposoby? Można zadokować statek?
Ty scan... Kurczę, można nawet jakiś statek ewakuacyjny skonstruować, który ucieknie przed zniszczeniem stacji. Jak uda się go ewakuować, to dostaniemy hajs, ale jaja. Można skrzydła bombowców. Ale cóż to jest? Przecież nic nie jest zadokowane. To co będzie, jak ja to... Zaraz, zapisałem grę? Nie, nie load, tylko... Trzeba będzie... Chyba jest już aktywna Wikipedia tego moda. Ciekawe, nic się nie dzieje zasadniczo. A coś się dzieje. Kręcą się te panele. I pojawiły się... Pojedyncze jednostki niestety. Myślę, że one będą w szwadrona. Ciekawe. Chcę sobie naspamować myśliwców? Nie, coś tu nie działa. Jak się tego naspami? Ciekawa, ciekawostka. A, jakaś jednostka bohaterska ciągnęła. Zobaczę, czy się wyspamują nowe te jednostki? Jak to nasze osłony? Niestety nie jest to samo co Atlantis. Te osłony i stacji. Wszyscy już klepią. Można więcej tych myśliwców? Chyba nie. Chyba już jest koniec. Chyba można było coś takiego. Zrobić. Nie, nie pojawiły się żadne nowe. A jeszcze to aktywuję. Jestem ciekawy. Ciekawe, osłania jest ten transporter w takim razie. Gdzieś go tam wycofam. Tu i tak przyjdzie nam się... nie wiem, czy nie ratować czasem mojej floty. No będę ratował flotę jednak. Wycofujemy, weź to oddokuj ten statek. Weź to oddokuj. Chociaż w sumie, by skupić ostrzał na tym hive shipie. Co, oddukowało się, nie oddukowało się? Jest więcej tych hive'ów. Jeszcze mają ten Iratus Battle Cruiser, który jest zarąbisty. Jest inna z nowych jednostek. Co, aby co wspierdzielamy? Będziemy się ostrzeliwywać. Nie, i tak nie uda się uciec raczej. Widzę ten statek, który miałem ocalić. Rozwalili go, czy co? A, rozwalili go, super. Miałeś go bronić, ty lewaku. Lećcie, lećcie, co jest z wami? Z czym macie problem? Nie chcą chyba wlecieć do tej chmury, kurde. Kurde, przez to umrzecie. Dobra, tak się tak wszystko trafi, chociaż tak skupić ostatni ostrzał. Chociaż jeden by ten hype ship się udało zdjąć. A chyba się nie uda, nie ma szans. Siema Jamasznikow, siema Ulter. Siema Jakubi. Jak już mówi to więcej niż jedna osoba, to już coś w tym jest. Co ci się stało generalnie? Bo mam się uciec czy nie?
Korwetą się chyba udało uciec. No to tutaj będziemy musieli coś skampić, jakieś siły. A taranie znam przyjęli, no trudno. Dowin. Tak, tu mamy tą jedną stację, nic z nią nie zrobię raczej. Ale Edowin potem zaatakujemy siłami z Nostos. I rozwalimy tą... Mam nadzieję, że uda się rozwalić tą główną flotę, potem tutaj spróbujemy wyzwolić Taranis. Już po ptokach, no ale trudno. Nie można pokazywać na streamie wszystkiego. Zagracie sami i to ocaliście Taranis. Zdanie dostępne, niestety, no... Ale to jest zgodne z historią. Starożytni dostali w pierdzie, historycznie. Także nie czuję się źle. A tutaj w sumie mogłem... Autorizował ustawić, bo i tak tutaj nic nie zrobię. Jeden hive ship tylko. A tu dostanę jakieś okręty darmowe. Deploy fighters. Ha. Wciągnąć, aby wyciągnąć. Jest do luftu. Nie wiem, czemu nie zrobili normalnie, że po prostu szwadrony tych jednostek się pojawiają. Udać się zniszczyć chociaż jeden krążownik, ty stacja moja. Ja ty nie chcesz nawet skupiać strzału, dobra. Że ty umierasz. Ale spokojnie, pomścimy cię. Uwaga! Lecimy na wpierdzie. Ten tak, to jest na faktach, dokładnie. Dlatego mi nie będzie przykro, jak przegramy. W sumie jakbym grał widmami, to by byłoby tak samo. Jakbym wygrał, to by było dobrze, bo to by było historycznie. Jakbym przegrał, to nie byłoby mi smutno, bo to są widma. No. Kto by się tam smucił? Jesteśmy w sumie na dobrej pozycji teraz. Tylko sejwika sobie walnę. Z racji tego, że to jest beta. Powtarzam jeszcze raz. I to może crashować. Jesteśmy na dobrej sytuacji. Bo oni teraz mogą... Te krążowniki mogą się wysforować szybciej. A ten hive może mieć problemy z przelotem przez to. Więc po prostu zaczekamy na nich. Zobaczymy, co się będzie działo. Już okręty tu się ustawią. Usłaniają nasz city ship. Drony niech tu strzelają te nadciągające. Przede wszystkim trzeba by się skupić na bombowca. Chociaż w sumie to jest taki spam dronu, że nic nie podejdzie. Cóż, coś tu od północ... A nie, szwadron trochę. Mam tylko nadzieję, że nie mają jednostek artyleryjskich, bo takie też tutaj twórcy dodali. W ogóle nowe designy... Ja mam takie wrażenie, że nowe designy twórców jeśli są lepsze, jeśli chodzi o statki widm niż oryginalne statki. Okej, pozwólmy tym krążownikom to podlecieć. Oni i tak nie zrobią krzywdy naszemu miastu. Sorry, że takie save'y non-stopowe, ale to jest taka bardzo, bardzo jeszcze nieodbugowana beta. Okej, skupcie ostrzał tutaj na broni przede wszystkim. Okej, skupcie ostrzał na ciężkiej broni tutaj niszczyciela. Przecież to jest też nowa jednostka dodana przez twórców niszczyciel widm. Jak tam osłony naszego miasta, państwa? O kurde, padają osłony, dlaczego już to? Chyba przez broń, tą ciężką broń od High Shipu. Okej, ale mamy te manity, żeby nas leczyły. Jak tam nasze okręty? Osłońcie. O, tutaj kurczę. Drugi High Ship pojawił, niestety. Skupcie ostrzał na ich ciężkiej broni plazmowej.
Auxiliary power is now online, sir. Jak tam osłona się regeneruje, żeby nam tylko nie rozwalili generatora osłon. Nie wiem, gdzie on jest. Chyba nam go rozwalili już jednak. Co jest mniej pozytywne. Mamy te artyleryjskie działka. Bez kupić ostrzał na tym, kurde, to się regeneruje. Moje skoczki. To trzeba rozwalić. Zanim się zregeneruje. Trzeba wyeliminować broń tych hive'ów. Miasta nie mogę stracić. Jak stracę miasto, to będzie kappa. I też szybko lecie w tamtą stronę. Myśliwce się mogą okazać kluczowe. Się przeładowało to leczenie na nitowe. Okej, krążownik, ten niszczyciel wyeliminowany. Tutaj. Jest do wygrania. Trzeba to dobrze zmikrować. Dobrze zmikrować, rozwalić im hardpointy. Okej. Te artyleryjskie mogą największe szkody robić. Kurde, nie wiem, czy to się uda. Za wielkie baty dostajemy. Może być przez te artyleryjskie ciała. Co ten hive ship w ogóle? Zmniejszyli chyba wielkość tego hive shipa. I teraz jest bardziej zwrotny i bardziej mobilny. Bardziej niebezpieczny. Żeby te artyleryjskie działka zniszczyć, żeby im tylko broń po prostu wyeliminować tym hive shipom. No, 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 rozwalić, 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 rozwalić. Okej, teraz to. Co, to się zatrzymaliśmy, co? Trzeba spierdzielać. Polecisz? Leć tam, leć tam. I tak nie mamy osłony, więc nie szkodzi nam to wylecenie w tą chmurę. To jest spierdzielać. Inne okręty już padły większe. Teraz ryzyk fizyk. Albo się uda, albo się nie uda. Oho, crash. Czas próby save'a, super. Nawet save może crashować. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie. Uda się. Wszystko się uda. Tylko musimy rzeczywistość wprowadzić na nowe tory. Dobre, mikro i zwyciężymy. Tylko nie wiem, czemu tak szybko padły osłony tego miasta. Jak walczyliśmy wtedy z tym szwadronem krążowników, to nawet jednego punkcika nam nie zabrali. I teraz pytanie, czy to ciężkie działa tak uczyniły, czy działa artyleryjskie hive'ów? Bo hive'y są uzbrojone, są lekkie te działka widm, są średnie działka. Te lekkie są przeciwko myśliwcom, są średnie takie uniwersalne i są ciężkie. I są jeszcze artyleryjskie, które są używane przez okręty artyleryjskie i właśnie są też zamontowane na hive'ach. Load. Przecież w sumie zapisało się chyba. 5 AAA.
dobry. I to raczej się będę skłaniał ku temu, że to te artyleryjskie. Okej, okay. Na czym tu skończyliśmy? Dostawaliśmy, zaczęliśmy dostawać baty. Że cofam to miasto na północ. Miasto na północ, wy się tu skupcie na ataku. Skupcie się na broni ciężkiej tego krążownika. Wy, moje okręty, lećcie za miastem. Czyli osłaniać. Ty się zajmij myśliwcami, w ogóle jakiś tam paddle jumper się powinny myśliwcami zająć. Że generalnie jak tam stoimy z osłoną? No i już osłona padła, nie? Co? Czy oni jakiegoś cheatu nie używają, jakiejś umiejętności specjalnej? Albo to te pociski artyleryjskie, bo coś jest nie tak. Okej. Okay. Skupić ostrzał na ciężkiej baterii. Coś jest nie tak. I to bardzo nie tak. I nie wiem co. Czy oni jakimś cheatem nie niszczą nam generatora osłon? Hyperdrive construct modifications are commencing, sir. Dziwna rzecz. Okej. Zwalić to, a potem się skupimy na tych ich działach artyleryjskich. Are you all right, sir? Auxiliary power is now online. Time, sir. Zmikrujmy to. W sumie szkoda, że się nie zmienia model, że jak straci osłonę, to ta osłona też znika. Tutaj myśliwcy nas masakrują, weźcie trochę sytuację ogarnijcie. Okay. A ty co, do roboty! Roboty król złoty. Jak tam miasteczko? Czyli to moje okręty. Wrócę tutaj. Okej, włączone z użytku artyleryjskie działka. Jest to, niech się tam schowa w chmurze. Teraz my tutaj pomasakrujemy to. Tego hajwa. Auxiliary power is now online. Przydadzą nasze też. Będę się musiał, po tym jak to przejdziemy, to będę musiał to wczytać jeszcze raz i zobaczyć, co oni dokładnie robią, że my tak szybko tracimy tą osłonę. Bo my ją tracimy w sumie w jednym momencie. No, nie szarżycie aż tak. Aż tak to nie szarżycie. Towarzysze, towarzystwo. Coś nam leją. Coś moje jumpery leją, więc może trochę. Troszeczkę się wycofam. Przy użyciu niewidzialności.
Are you all right, sir? Hyperdrive modification commands have been successfully entered. Hajwy dużo myśliwców spawnują. Niestety. Chyba już mi się wyczerpały. Tutaj te średnie działka laserowe trzeba zdjąć. A wy się... Wow, tu w kamerę by mi pocisk uderzył. A okrętnie się skupią na dokończeniu hajwu. Właśnie, i tu lecą te pociski artyleryjskie. Ale poleciały sobie gdzieś w kosmos. Co się dzieje koło miasta? A miasto zregenerowało osłonę. Ciekawe. W sumie chodź tu jeszcze raz, miasteczko. Gdzie moje... Wow, paddle jumpery poginęły wszystkie? Niedobrze. Are you all right, sir? Yes, sir. Te średnie działka zniszczyciela mi chyba tak zdemolowały te moje paddle jumpery. Jeden hive został. Are you all right, sir? A jak zregenerowaliśmy osłonę miasta... Auxiliary power is now online. Wy tutaj... Brońcie miasteczka. Słuchajcie. Tu nasze siły niech poczekają na powrót miasta. Tu do nas doleci. Musicie lecieć za nim. Auxiliary power is now online. Okej, okay, i Hive też nadatuje. Dobra, miasto kontra Hive. Coś, to jest dobre w niszczeniu tych krążowników. No i co? Jak tam osłona nasza? Znowu padła? Nie, ale coś ją ściąga szybko. Chyba ta ciężka broń. Albo te artyleryjskie. Nie, ciężka. Ciężkie chyba. Dobra, dobra, ratować miasto. Miasto samo to się zrobi. Nie, ta ciężka broń, kurczę blade. Ta ciężka broń jest strasznie dobra w zdejmowaniu osu. A przecież to jest zwykły hive. On nie jest ładowany ZPM-em. Więc jednak miasto to nie jest taka gwiazda śmierci, jak mi się wydawało na początku. To nie jest taki uniwersalny krążownik do niszczenia wszystkiego. Dobra, krążowniki, dobić hajwa, miasto w sumie może tu podlecieć znowu, jak tam osłony jakoś, się trzymają, teraz już jest do dobicia. Także to miasto to jest trochę jakby naładować jakiś liniowy wycieczkowiec rakietami. No, woda. Nie nadaje się to do bezpośrednich starć. A ciekawe jakby to było, jakbym walczył widmami, jakbym musiał walczyć przeciwko takiemu miastu. Ciekawe, czy by nas zrekciło, czy my byśmy zrekcili je. No i co, gdzie jeszcze? Ktoś jeszcze siły? Chyba już wszystko dojechane. Uciekałem, dobra. A uciekajcie. I co straciliśmy? 5 pad jumperów, korwety, a oni... 2 niszczyciele, 6 krążowników i 2 hajwy. No okej. Okay. Jakiś saving, mam nadzieję, że nie będzie żadnego crasha teraz podczas saveu. Czy można to jakoś na przykład zwiększyć częstotliwość... autosave'ów? Cóż to jest Simplified Function Colors? O, Galactic Game Speed można zmniejszyć. Dobrze. No, to jest też takie wizualne. Niestety.
Dobra, no to możemy odbić słoneczko. A, trzeba będzie... Na Edwinie może jednak postawię stację. Tu jest flota na Taranis, nie? Wroga flota. Że w tych nieznanych sektorach zgrupuję moją flotę uderzeniową i tam uderzymy na Taranis. Może uda się to odbić. Może tymczasem nic nas tutaj nie zaatakuje jakiegoś strasznego. Satelita komunikacyjna. A cóż to może robić? Ma sensory dalekiego zasięgu. Mogą wykrywać zakamuflowane floty na daleki dystans i wykryć wszelkie ruchy wroga w otaczających sektorach. Ciekawe, ale to kosztuje pieniądze. Ja tam stację postawię. W ogóle tutaj mamy flotę na Lantei. Przesunę tutaj na Nostos. Nie mogę przesłać. Dobra. Teraz uderzamy na Taranis. Flotą. Auxiliary power is now online. Flotą główną. Na Edoinie jakaś flota na postrach. Tutaj też jakiś paddle jumperów narobię. To jednak jest dobra rzecz, te paddle jumpery. To jest jakaś tam flota, która może się w miarę bronić. No i odbijamy Taranis. O, oni gdzieś wycofali tą swoją główną flotę, zostawili tam tylko krążownik albo kilka. A w sumie dobry statek, bariery planetarne. Siła osłon wszystkich jednostek kosmicznych zwiększona przez 25%. To w sumie jest bezużyteczne dla widm, bo oni nie mają osłon. Ale dla nas to jest dobre, żeby to mieć. No, to jest jakiś tam syf. Cokolwiek tutaj jest. Czy tam krążowniki, może jeden niszczyciel. W sumie mógłbym autoresolvem to zrobić, ale autoresolvowi nie ufam. Fajnie mi wyszedł ten model Atlantydy. W sumie. Jakaś kuleczka tam jest, nie? Czy oni tu stację zdążyli zbudować? Trochę nitro naszym włączę. Tak, oni tam chyba stację zbudowali, bo się nie porusza. Jakaś stacja pierwszego poziomu albo coś takiego. Mam wrażenie, że te ich stacje są lepsze niż te lantiańskie. Niewinnych ludzi stado owiec prowadzi w dół i zjada Pedro Bożek. Petro, Bożek, czy to jest nawiązanie do jakiegoś polityka o podobnym nazwisku? Trochę lipni, że tutaj jeszcze nie ma interfejsu starożytnych, tylko jest dalej Tauri. Chociaż ten Tauri jest fajny interfejs. No i w finałowej wersji będzie można sobie dostosować, jaki się chce interfejs mieć. Te bombowce, kurcze, one też strasznie masakrują osłonę miasta. Jednak miasto to nie jest do takich ataków frontalnych. Ale tutaj to mogę robić co chcę. Tutaj wrogie siły są takie, że można by je zdeptać butem. Ruch z atakiem. Czy wydał ten rozkaz? Ale siła ognia to jest z tego miasta. Czyli miasto od razu zaatakuje tą stację. A, tutaj te krążowniki są. Nic nie zrobisz. Nie wiem, dlaczego te drony tak nie trafiają, te ciężkie drony.
Małą celność mają. Idę po kanapkę, bo miał, bo nie przyniósł mi. W sumie mnie by też przyniósł, to się zaczynał godny robić. Tak, żeby zjeść sobie coś porządniejszego niż te chrupki. Petrol, nafta. A taki Petrobożek. Fajnie by było mieć takiego prawdziwego babciobota, żeby robił kanapki prawdziwe, dostarczał streamerom, widzom. Jakbyśmy mieli jakieś tam urządzenia do teleportacji, albo taki... taki replikator, jak w Star Treku, żebyśmy sobie mogli robić wszystko w jednym momencie. Ja chyba będę musiał robić tak jak kanapki do szkoły albo do pracy, nie? Kanapki do streama. W sumie nie głupi patent, taki logiczny. Dobra, co tam wyzwalamy kolejne? Taranis odbijamy. Hajsu nie ma na stacji niestety. Gonta. Co to za planeta? Posterunek wydobywczy. Nie kojarzę tej planety. Mam nadzieję, że tu będzie taka opcja... O, już krążownik klasy Iratus, to będzie coś cięższego. Ja tu chyba nie mam żadnych cięższych okrętów towarzyszącemu temu mojemu miastu. Muszę przestać tak szarżować jak szalony. Ale jeszcze wyczyścimy trochę ten rewir. Tu jest stacja, trochę cięższa. Ale powinniśmy poradzić. Auxiliary power is now online. Are you all right, sir? Modification commands have been. Co ja tu mam? Krążownik i niszczyciel i fregaty. Hyperdrive construct modifications are commencing, sir. Trochę też mało szwadronów paddle jumperów wysyła to miasto. Trzeba by się więcej przydało. A, jeszcze jedną korwetę. Auxiliary power is now online. Oni tu będą kampić w jednym miejscu, bo nie są głupi. Koncentrować swoją siłę ognia. No to nic, lecimy do nich. Zobaczymy, co tam powiedzą nam ciekawego. I teleportowałbyś gówno pewnie. Tu widzę, że... Strumień skrzepnie zapanowionych rzek. Ludziom się nudzi. Zaczyna się nudzić. Heavy, medium, heavy. Dobra, żeby przeatakować. Czy tu są lekkie działka? Są, kurde, nam zmasakrują te paddle jumpery. To nie będziemy tak świrować. To by można poprowadzić od tej strony. Może ta ciężka broń będzie miała zasięg na ten krążownik. Co tam, Nefek? Nefek! Ty nie wiesz, co się dzieje, ale ty jesteś widoczny! Efekt na uczelni, kurde, słony nam zładowało. To ludzie na streamie pomyślcie, w sumie nie wiem, czy jest widoczny, czy nie jest widoczny. Musi być porządek na streamie. Co tam Nefek mówi? Wspólnymi siłami Nefek też chyba jakąś walkę ciężką toczy. Co nam tak osłony zjadło? W ogóle co tu? Ej, drony! Tchórzliwe. Chodź tu. Zarabiam to w sumie pojedynek stacji. Którego to jest poziomu stacja? Drugiego. Kurczę, te stacje widm są lepsze od naszych. Bardziej bojowe. Będę sobie musiał następnym razem zagrać widmami. W sumie masz niedorobione osłony, to się cofaj trochę. Dobra, to skupiam ostrzał, bo to mam... To jest słabe. Nasze miasto jest o wiele lepsze, tak więc pozwalmy tu jak najszybciej, żeby nie skrzywdziło naszych myśliwców tymi lekkimi działkami. Chodź tu miasto na jak najbliżej, ostrzeliwuj to ze wszystkiego, co masz. Czy nie radzi sobie z psyry, a nie wiem. Zaraz możemy zapytać.
Nie tak. Nie wiem czemu nie wbiję, chociaż nie wiem, czy można z komórki wbić na hitboxa. Chat pyta, w czym ci pomóc. Jak tam osłona? Osłona jest pro. Żebyście mi tych myśliwców nie wykupili, głupio. Wycofajmy te myśliwce. Niewidzialność. I spływajcie. My sobie tutaj poradzimy ciężkimi siłami. I nawet mógłbym przyspieszyć tą grę. Wtedy wygląda ciekawie. I co, te myśliwce faktycznie tak masakrują osłony? Faktycznie tak masakrują. A, to dobre jest, Skorpion. No a teraz podlatuję trochę bliżej, a jak chcemy, żeby ręcznie podleciała bliżej, to nie chciała. Nie chciało, miasteczko. I co tam? Nefkowi już chyba nie zdążyliśmy mu pomóc, bo zamilkł. No amen. Fajnie jest tak podlecieć blisko, bo wtedy może ostrzeliwać jednostka ze wszystkich rodzajów broni. Szkoda, że to nie ma jakichś takich lekkich działek też, tylko same heavy, medium są. Ale te light by były najlepsze, chociaż nie wiem w sumie czy są light. Nie widziałem. Przypomniałem sobie light. Zaraz, mamy tutaj... Czy na korwecie są lekkie? Zaraz zobaczę. Light drone launcher jest. Medium laser. Light drone launcher. Small laser. Medium laser. Ciekawe, że fregata nie ma w ogóle dronów. Nefek coś tam odpisał. Jak liczyć asymptotę pionową w granicach ciągów? Co państwo na to? Chat nie pytać, odstawię hipotezy. I co wy panowie na to? Jak liczyć asymptotę pionową w granicach ciągów? I co? Straciliśmy coś? Dwa szwadrony pod jumperów. Jak? Sensory naszych statków znalazły sygnały życia lentyńskiego na ogoncie. Muszą być... A tak, koloniści tam jacyś przetrwali. Nasz statek Delphi musimy tam wysłać. No to on tu już jest na orbicie. No jest, nie? Gdzie on zniknie? Aha! O kurde, jak rozumiem, on się obniżył na powierzchni planety, żeby ich uratować. I teraz nie mam dostępu do niego. Jak nas coś zaatakuje, to będziemy w ciemnej D. Ha. Bo co ja tu mam? A kurczę, jestem głupi jak but. Ja zapominam o tym, że jest ta opcja przysłania posiłków podczas bitwy. A, debil. Budujmy sobie tutaj stację na Taranis. Tutaj na Nostos. Więcej tych fregaty, tak? Tych niszczycieli niestety nie mogę konstruować. Nie ma takiej technologii, jestem za głupi do tego. Nawet tutaj... Co, jaką ja mam stację na tej... trzeciego poziomu? Czwartego zbudował? Też nie wiem, czy bym mógł robić. Te niszczyciele. Mieliśmy jakiś problem. Opracowywaliśmy ten niszczyciel na Taranis, a potem nas tam zaatakowały widma i straciliśmy technologię. Jak tam? Na tej goncie. Gonciu. Help. Tam jakieś chociaż dwa... Nie, bo te szwadrony nie będą mogły tam dotrzeć. Żeby tu chociaż... Nie! Jest to szlak. Dostałem te informacje od moich agentów, że flota, ogromna flota widm zbliża się do Gonty. No to kurczę, gdzie to moje miasto? Ładować mi to miasto. A i nie możemy pozwolić, żeby stracić więcej niż dwa światy, co? Hopie! To nie wiem, czy nawet się obronię. Tu jest jakaś fregata, to ją wyślę na Nostos.
A, jak rozumiem, się wyewakuowaliśmy. Dobra, dobra. Dobra, jesteśmy na Taranis. Tutaj, rozbudowywać nasz shit. Budować wszystko, co się tylko da. Co my, krążownik? Nie mogę zapamiętać teraz, fregatę. I jeszcze parę jumperów. Może się jakoś obronimy. Mamy tutaj... Gdzie jest to moje miasto? Co żeście zrobili z moim miastem, lewaki? Przecież wysłałem je, miało rozpocząć ewakuację. Drodzy nas atakują. No i gdzie jest to miasto? Że miało skończyć ewakuację i miało wrócić razem z nami. Co, zjadło je? Cóż to jest? Przecież nie straciliśmy tego miasta podczas bitwy. Co tam mówisz? Okej, okay, najpierw musimy wyznaczyć dziedzinę funkcji, czyli to, co w mianowniku nie może być równe 0. Jeśli granica funkcji w punkcie podejrzanym o występowanie asymptoty wynosi plus... Okej. Okay. Tylko jak mu to teraz przekazać? Co nas tu leje na Dorandzie? Znaczy już widzę, że dostaniemy w pierdzie. To była jakaś super broń zamontowana na powierzchni Dorandy chyba. Nie, to Doranda była tą planetą rozpierdzieloną. Aha, i crash. No okej. Okay. Crash nastąpił niestety. To zrobimy tak, ja na razie zrobię przerwę, bo w sumie ile jest? Spróbuję przesłać, tylko tak. Na razie spójrzcie tutaj babci prosto w oczy. A ja spróbuję Nefkowi... jak teraz wejść na mój czat tutaj? Na kompie. Hitbox. Okej, okay, klikaj szybko, żeby nie było jakiegoś sprzężenia zwrotnego głupkowatego. Zrób kopię w kej, tak, tylko muszę widzieć tutaj mój czat. Okej. Okay. Ale mam tylko od jeśli granica funkcji. Okej, okay, wysłałem od momentu jeśli granica funkcji. Żeby było widać, kto to mówi. Najpierw musimy wyznaczyć dziedzinę funkcji, czyli to, co w mianowniku nie może być równe 0. Okej, okay, dane, że tak powiem... Jak kiedyś było... Chciałbym zamówić połączenie z Warszawą. Do jakiej gry to jest mod? To jest mod do gry Star Wars Empire at War z dodatkiem Forces of Corruption. A nie, się witałem z tobą, Janczniko, w ogóle. A nie, witałem się, bo już byłeś. No, jak coś zawsze jest tutaj wpisane pod streamem. Star Wars Empire at War Forces of Corruption. Na moddb szukaj pod nazwą Pegasus, Stargate Pegasus Chronicles. Tam jest instrukcja, jak włączyć. Trzeba ściągnąć nowy launcher. Ten, nawet jak masz na Steamie, to ten launcher ci... zainstaluję. Tam w launcherze w ustawieniach trzeba włączyć Open Beta, to wtedy będziesz miał dostęp do tego trybu galaktycznego.
I potem trzeba zrobić, jeżeli byś używał Steama. Mam nadzieję, że to widać teraz. Widać to? Trzeba zrobić taki cheat. Właściwości. Opcje uruchamiania to chyba. Tak, i tutaj. SWFOG modpad mod / Stargate Open Beta, bo to bardzo fajnie są instalowane mody do tego. Nie ma tak, że trzeba to wklejać na pliki gry, nic takiego. Jest folder mods. Wszystko jest w oddzielnych folderach. Potem takie coś trzeba wkleić i uruchamiasz stąd. Normalnie jakbyś miał z płytki ten Empire at War, to... Czy tam... To chyba można odpalać poprzez launcher, ten, który ściąga tego moda. Natomiast jak Steam, to trzeba w ten sposób. No i co dalej? Nefek się pyta, co dalej? Ulter, co dalej? To zmienię tymczasem. Fuck, co tu się stało? Kupić GeForce Experience mi się włączy. Co tam, Ulter? Help! Bo Nefek nie zda. On Kolosa chyba teraz pisze, dawaj. Dawaj szybko, Ulter, bo człowiek nie zda. Hajs ciężko zarobiony, wydany na studia, pójdzie w błoto. Czekaj, nie, dobra. A, żeby potem prawa autorskie. Kupimy całe. Najpierw za x stawiamy po prostu 1+, a nie plus, a nie 1. 1+ to jest 1. Następnie trochę więcej niż 1, odjąć 1, da nam trochę więcej niż 0, co? A, nie, faktycznie były jakieś takie głupoty. Ja to miałem w technikum. Ale potem nauczyciel ledwo znałem z tego, bo praktycznie nie chodziłem na te lekcje. Pamiętam, jak tam nauczycielka, w sumie wiem, fajna była, ale przyszła na nasze inne lekcje pogadać z innym nauczycielem i się na mnie rzuciła, że czemu na lekcji, że nie da mi zaliczenia, bo w ogóle do niej na lekcji nie przychodzę. No, za godzinę, okej. Okay. Okej. Jaka piękna harmonia i współpraca.
Tak więc dla argumentu x równa się 1, funkcja posiada asymptotę pionową prawostronną. Prawostronna by jedynkę była z plusem, czyli z prawej strony liczby 1. Jeśli byłby minus, byłaby lewostronna. Kurde, że ja mam te podręczniki od automatyki i tak dalej w piwnicy. Nie chcę mi się po niej biec teraz. Jak sprzątałem, wynosiłem te podręczniki, spojrzałem na to, aż się zdziwiłem, że ja to kiedykolwiek rozumiałem. Patrzę na to, a tu mi się wydaje, że jakieś runy starożytne wyrysowane. Nie martw się, Jamacznikowie, ja też nic nie kojarzę. Mi coś tam tylko świta gdzieś na granicy rozumu, że gdzieś kiedyś byłem też częścią czegoś takiego. Ale teraz już kompletnie, kompletna pustka. Kompletna degeneracja umysłowa mnie. Ale po co mi to było w ogóle? Na czym ja to miałem? Ja to miałem na automatyce. Ale po co mi to było? Pytanie, zaraz, wy to widzicie? Ja tego nie mogę chyba zwiększyć czcionki. Widzicie czcionkę? Pozioma liczy się tak jak normalnie bym granicę ciągów liczył bez szukania dziedziny? Pytanie od Newka. Ej, chyba widać tą czcionkę. Na full ekranie idzie przeczytać, to git. Próbowałem kontrol i jakoś powiększyć tą czcionkę, ale się nie da. A tutaj się pewnie da. No, to jasne, że się da. Niestety Steam dopiero teraz, dopiero dzisiaj się obudził. W ogóle zauważyliście, że jest update wyglądu głównej strony Steama, jak się loguje? Odpowiedź ultra przetransportowana. Po prostu Ruscy nas zagłuszają. Ja tu muszę przekierowywać komunikację. Nefek mówi, że do ukośnej trzeba wzory znać. Co to są za wzory ulter? Masz takie informacje w bazie danych? Stacja komunikacyjna do Ultera. Nefek potrzebuje... agent... Nasz agent na terenie wroga potrzebuje znać wzory do ukośnej. Asymptoty. Kto jest? W sumie jest już po 11. Co to za OS masz? Jak to? 10. A w 3 ciągach to trzeba największą liczbę podstawić pod pozostałe? Może ja będę transportował też pytania Newka na czat? Bo w sumie tutaj jest lepsza czcionka, lepiej to wszystko widać.
Okej, okay, odpowiedź od Lutera. Przekierowujemy komunikację. Chyba się rozejdzie za fuchą w wojsku jakiegoś łącznościowca. Będę przełączał kabelki. Kiedy Nefek pisał, że za godzinę kolos? 6 minut temu. Możemy się domyślać, że około 12. Mamy czas do około 12. W trzech ciągach tak, podstawiasz pod pozostałe. To jest kwantowy OS. System komunikacji międzygalaktycznej. Tylko te asymptoty najgorsze będą. Spoko, Ulter. Ale chyba już wszystko jest rozjaśnione. Także dziękujemy w imieniu naszych oddziałów na terenie nieprzyjaciela. Na froncie edukacji polskiej. Ciągłość funkcji badania styczności. W sumie na chwilę was. Asymptoty. Tu jakieś jaśniejsze rozwiązanie. Właśnie tego typu sytuacje mają swoją interpretację geometryczną na wykresie jako asymptoty poziomy wykresu funkcji. Czyli proste poziomy, do których przybliża się wykres funkcji przy x dążącym do plus lub minus nieskończoności. No i co to jest? Wykład 1. Ej, precz! Streszczenie. W artykule zdefiniujemy granice. W ogóle tak, była wiadomość. Dzięki za pomoc. Nefek, dziękuję.
Chyba już będziemy kończyć, nie? Wszystko zostało wyjaśnione. Tak, w końcu jakaś treść merytoryczna. Tak, izokwanty. Faktycznie były te nieskończoności też, to było głupkowate. Ech, nic nie pamiętam przez te 3 lata. Już ponad 3 lata w sumie. Siema Iwan gra, or hello Iwan gra. To już jest koniec, w sumie nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Sytuacja została opanowana. O, kurs jest nawet. Dane zostały przekierowane. Nawet jest coś na YouTubie. To chyba nie mogę tego... Czy to jest po polsku? Po polsku. Dobra, to ja będę się rozłączał w takim razie. Dzięki wszystkim za uczestnictwo. Zrobię mały przegląd internetu, mnie to interesuje. Ludzie grają... Czemu tu pisze Transport Tycoon? Ludzie grają w to całe Transport Fever, tak to się nazywa? Się zapowiada, że może być fajną grą, tylko muszę to jeszcze trochę odbugować z tego, co widziałem. To chyba dzisiaj w ogóle jest premiera tego. Implikanty i pokrycie kolumnowe. To też jeszcze wrzucę. Tak. Może Ulter wróci. A jeszcze wam pokażę, o co mi chodzi. Albo tu. To może być fajna gra. To chyba dzisiaj jest premiera tego. Tak, 8 listopada. Tylko, że to jest jeszcze bardzo świeżutkie. Ale gra się w to całkiem miło. To znaczy, bardzo fajnie się na przykład... Jest tak, że ładuje się świat, na tym świecie są, no teren generalnie, na tym świecie jest topografia tego terenu, są rozrzucone miasta, różne takie, żeby to nazwać zakłady przemysłowe, szyby naftowe, jakieś tartaki, kamieniołomy i można na przykład stworzyć koło takiego, przepraszam, jednego obiektu stację, koło drugiego, połączyć ją torami, konstruuje się te tory jak się chce. Właśnie fajnie widziałem stream z tego, fajnie się to konstruowanie tych torów robi. Można tworzyć tunele, mosty, jak się chce, mosty nad drogami. I jest to też tak w miarę realistycznie, to znaczy
No nie można stworzyć jakiegoś takiego szalonego tego toru, żeby się ten pociąg nie wypierdzielił, nie wykoleił. Albo na przykład jak się tworzy linię kolejową pomiędzy miastami, to trzeba tworzyć jeszcze w tym mieście przystanki autobusowe, żeby one zwoziły pasażerów z różnych dzielnic na tą stację kolejową. Nie widziałem jeszcze, jak tu wygląda... Ej, mi Skyrim. Nie chcę wziąć udziału w badaniu żadnym. Jak wygląda gameplayowo transport lotniczy i morski, bo takowy też jest. A, bo można tu grać w różnych latach, jakby w różnych epokach. Najwcześniejszy to jest chyba 1850. No tam samolotów nie ma. Zamiast, jako autobusy są bryczki i takie tam. No właśnie, coś takiego, że jest jakiś tam obiekt, który coś produkuje. Produkuje jakieś surowce, można je transportować. Znaczy tworzy się linie, które transportują. To można, jest jakaś tam ulica, tworzy się stacje, tworzy się tory od niej. Żeby to jeszcze było takie bardziej doszlifowane, na przykład żeby więcej było ruchu ulicznego. Są ludzie chodzący po ulicach, ale trochę jest mało. Nie zauważyłem też, jak oglądałem tego streama, nie zauważyłem, żeby tam jeździły jakieś samochody takie cywilne, pasażerskie. Osobowe. Siema Monika. Okej. To jest fajna gra. A co też widziałeś? Myślałem, czy by sobie tego nie kupić, ale... No z tego co widziałem, to jeszcze potrzebuje odrobinę doszlifowania. No a zbliżają się powoli święta, także może jakieś promocje. Niby świeża gra, ale zawsze może jakaś promocja tam się pojawi. No, grafika jest całkiem ładna, modele, wszystko. I te samoloty jeszcze też ciekawa sprawa. Kiedy dziś po 20 będzie w nią grał? No, spróbuję zapamiętać. To tam spróbuję wpaść. Ja widziałem to wczoraj, Wąziu to streamował. Strasznie fajnie. Jak byłem mały, to byłem fanem pociągów, generalnie kolei i tak dalej. I strasznie fajnie to wyglądało właśnie tworzenie tych linii. Jak można było tworzyć, obniżać, podwyższać wzdłuż tych linii, jak to się nazywa? Izo coś tam. Nie pamiętam, jak na mapie jest, nie? Które oznaczają, można włączyć ten widok, żeby pokazywało, jak można to najoptymalniej zrobić, żeby nie było żadnych podwyższeń, obniżeń. To też wtedy jest taniej. Taniej jest to skonstruować, bo nie trzeba tam wykopywać rowów albo usypywać jakichś nasypów. Strasznie fajnie się tworzyło te tory. Tylko żeby to trochę jeszcze podkręcili. A może ktoś powiedzieć, czy grał ktoś z czatów Cities Skylines? I jak to jest podobne do tego? Czy w Cities Skylines też można takie rzeczy robić? To jest tworzyć różne właśnie takie jakieś linie transportowe, jak to wygląda? Czy fajna gra to jest? Właśnie teraz będzie, tak, teraz się będzie pojawiać to Natural Disasters. To jest pierwsza rzecz, o którą się pytałem zawsze, jak ktoś mi zaczynał mówić o tym Cities Skylines. Nie byłem tym za bardzo zainteresowany, tą grą. Ale teraz, jak to Transport Fever obejrzałem, to Cities Skylines jest chyba o wiele bardziej dopracowane niż to Transport Fever. Kiedy to ma wyjść? 18 grudnia. Natural Disasters. Ma wylatywać wszystko w powietrze. Ciekawe, jak realistyczne to będzie, na przykład jak realistyczne będzie zalewanie tych miast, czy będzie porywało samochody ludzi. A Jamaszników czeka na Terrarię 2, Terraria Otherworld. Scorpion grał, teoretycznie podobne. W jakich to jest scenach? Kurczę, nie ma. A czasami tutaj gry online pokazują, po ile można to kupić. A ja chyba też poczekam na jakieś promocje. A jeszcze tutaj jest odnewka, komunikat.
Jak sprawdzić ciągłość funkcji? Skyline jest bardziej pod ekonomię idzie. To w sumie też jest ekonomiczne. To Transport Fever. No bo tam też muszą zarabiać te nasze linie transportowe. Bardziej symulatory miasta. No. Czyli to będzie chyba bardziej rozbudowane niż to Transport Fever. Chyba poczekam na jakieś... Mam nadzieję, że będą jakieś mega promocje. Nie, to już nie jest takie nowe, nie? To Cities Skylines, gdzie to jest? Ja to wyeksmitowałem tutaj. To Cities Skylines nie jest takie nowe. Więc powinny być jakieś promocje. Gdzie tu jest ta podstawowa wersja? Jakieś mocne promocje powinny się pojawić na święta. O! Nie wiem, co to jest za grymel.pl. Ale w sklepie Gola za 6 dych? Pudełkowe nawet. Ha, ha, ha. Ciekawe. To Transport Fever jest teraz droższe. Bo jakieś 80 dych, coś koło tego. Kupuj na G2A. Mnie to G2A się... Ja nie chcę nic mówić o niczym i o nikim, ale to G2A mi się zawsze wydawało jakieś podejrzane trochę. Nigdy tam nie kupowałem. Kiedyś grał i fajna gierka, tylko mody trzeba instalować, bo bez modyfikacji piła się gra. Ale mówisz o tym... O tym Fever, nie? Czy o Skylines? Mówisz błąd. No nie wiem, jakoś takie miałem zawsze odczucia dziwne. O Cities, aha. No do Cities słyszałem właśnie, że jest dużo modów. Ciekawe, czy są jakieś mody na takie miasta europejskie, jakieś blokowiska. Zdarzają się fejkowe aukcje, ale to raz na lata świetlne. Zobaczmy, w sklepie golowym pudełkowa wersja 6 dych. Mówisz G2A, tak? ...26 niby... ...Steam CD-ki. Tylko skąd się biorą te... Te klucze się tutaj biorą, one nie są oficjalne, nie? One się tu biorą stąd, że ktoś je tutaj wrzucił. To są jakieś oferty prywatne, tak? W sensie, że ludzie tutaj te... ...te klucze sprzedają. Takie Allegro, coś w stylu Allegro. Dodatek Snowfall. Ciekawe, czy to... Czy ta wersja zawiera te dodatki? Niby jakiś Deluxe Edition. Wersja Deluxe zawiera dodatkowe budowle, ścieżkę dźwiękową oraz cyfrowy artbook. No. Oczywiście... Nie chciało się wydrukować, co? Żebym sobie mógł na kiblu obejrzeć ładne obrazki. Też sprzedają, ale szukać trzeba. Nie jest tyle. Nie, ja sobie muszę właśnie zjeść coś normalnego. Żre te chrupki. Dobra. To jeszcze wyślę tutaj. Linkacza. Było coś takiego allow, nie? Żeby pozwolić na tego linka.
No. Tak, idę zjeść coś normalnego. Dobra, to także ja się zmywam już, bo to się zmienia w takie zmulanie kompletne. Ale unik. No, tylko nie pamiętam, jak potem jest ta opcja, która to wyłącza. Te pozwoleństwa. Dobra. Także dzięki za obecność. Ja spadam. No, i do następnego razu.